Hej wszystkim, mam na imię Łukasz. Mieszkam na Sada. Jestem studentem pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika na UJK. Duży wpływ na moje wychowanie mieli dziadkowie, ponieważ moi rodzice pracowali, jak byłem małym dzieckiem, a mnie i mojego brata z przedszkola odbierał dziadek. Najczęściej czas wolny spędzaliśmy na placu zabaw na osiedlu Słonecze Wzgórze, a później szliśmy razem na msze święto do kościoła świętej Jadwigi. Wieczorami dziadek czytał nam Pismo Święte, dzięki czemu poznałem historię życia Pana Jezusa. Moja babcia pracowała, a gdy wracała do mieszkania, gotowała nam obiady, uczyła nas modlić się na różańcu i gdy byliśmy chorzy, to się nami opiekowała. Dzięki moim dziadkom poznałem Pana Jezusa, który mnie kocha i troszy się o mnie. Aż do rozpoczęcia szkoły średniej moje życie było uporządkowane i oparte na wierze. Moje problemy rozpoczęły się w technikum, ponieważ wówczas wszedłem w nowe środowisko, w którym prawie nikogo nie znałem. A ja niestety, od zawsze miałem trudności z nawiązywaniem nowych znajomości. A aby pozyskać akceptację wśród nowych kolegów, postanowiłem, że aby stać się dla nich użytecznym. Więc pomagałem w nauce, rozśmieszałem ich swoimi wygłupami oraz starałem się podobnie do nich postępować, co czasami niosło ze sobą negatywne konsekwencje. Tak mocno z czasem zacząłem się identyfikować z moimi kolegami, że zatraciłem własną odrębność, własną niepowtarzalność. Bardzo się wówczas pogubiłem i pomyliłem. A po ukończeniu technikum zderzyłem się z twardą rzeczywistością. Zostałem sam. Musiałem rozpoczynać swoje życie na nowo. Mów do mnie, Panie. Chcę słyszeć Cię. Przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie. Nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć. Pan Jezus nie zostawił mnie samego z moim problemem. Sprawił, że na studia licencjackie poznałem Anię, która zaraziła mi oazą, jest moją animatorką. Dzięki pomocy jej i innych znajomych z oazy odżyła we mnie wiara w to, że w oczach Pana Jezusa jestem wartościową osobą. Moja wiara została odbudowana. Obecnie jest o wiele silniejsza, niż była kiedykolwiek wcześniej, ponieważ została oparta na mojej osobistej relacji z Panem Jezusem, który jest moim najlepszym przyjacielem. Staram się codziennie z Nim spotykać podczas mojej osobistej modlitwy i namiotu spotkania. Najpełniej Jego obecność odczuwam podczas rekolekcji i innych okoliczności, które mogę przeżywać razem z moimi przyjaciółmi z ruchu Światło Życia. We wspólnocie wszyscy są dla siebie życzliwi. Wspólnie się modlimy, wspieramy się, pomagamy sobie w trudnościach. Dzięki czemu czuć, że Pan jest pośród nas i nam błogosławi. W ten sposób Pan Jezus wypełnia w moim życiu swoją obietnicę. Oto ja jestem z Wami poprzez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wierzę w Chrystusa, który stał się jednym z nas. Potężny jesteś, Panie nasz. Przed Tobą dziś możemy stać. Dzięki łasce, nie dzięki nam samym.